Cześć kochani, witajcie we vlogu, który jest już taką tradycją, bo co pół roku opowiadam Wam o trendach modowych na kolejny sezon. I dziś opowiem Wam o trendach na jesień, zimę 2020-2021 i od razu na wstępie powiem to, co mówię co pół roku. Powtórzę się znowu, spokojnie dziewczyny z tymi trendami. Na pewno te rzeczy, które będą modne, macie w swoich szafach. Więc mówię to po raz kolejny, będę to powtarzać zawsze. Nie biegniemy do sklepu i nie wykupujemy sklepu i nie bankrutujemy, bo po co? Macie to dziewczyny w swoich szafach i zaraz Wam to udowodnię, bo te trendy nie są jakieś szokujące tej jesieni czy zimą i w ogóle dziewczyny zastanówmy się, czy nie zamkną nas w domach po raz kolejny przez wirusa i czy właśnie wtedy to już w ogóle byłaby przegrana kupować nowe ubrania, a nas zamkną, więc nie szalejmy tej jesieni, na pewno te rzeczy macie w swoich szafach i od razu zaczynam, bo tej jesieni będzie bardzo modna, która zawsze jest modna i co roku jest modna, kratka. Słuchajcie, bardzo modna kratka. Ma być to kratka drobna, ale nie tylko. Duża jak najbardziej też. Nosimy płaszcze w kratki, nosimy marynarki w kratkę, koszule, sukienki, dużo kratki. Naprawdę nic odkrywczego. Kratka przecież na pewno macie to w swoich szafach. I to jest taki pierwszy trend jesienny. Kolejny to sztuczne futerka. Nosimy, słuchajcie, sztuczne futerka jako kurtki, jako płaszcze, ale żeby tego sztucznego futerka nie zabrakło, to będziecie super w trendach. Słuchajcie, ja kiedyś pokazywałam, Karola się śmieje, miałyśmy takie sztuczne futerko, prawda? Czarne. Miałyśmy. Pokażę tutaj zaraz. Nie bardzo fajnie w nim wyglądałaś, ale ja na przykład w takich sztucznych futrach, w ogóle w futrach wyglądam jak misiu. Karola wygląda jak misiu, niedźwiadek taki mały i nie jest za sztucznymi futerkami, ja też. Ja tak nie do końca z tymi futrami, czy naturalne, czy sztuczne, nie bardzo. Nie, ja też nie, w ogóle jakoś te futra, nie. Te naturalne to już w ogóle żadni tych zwierzątek, chyba że jakieś tam futra po babci, prababci, tak, to z drugiej ręki. Spoko, ale... Dziewczyny, no chcecie być w trendach, kupujecie sztuczne futerko? Nie, nie kupujecie, pożyczacie. Nie, w ogóle zapomnijcie o tym, niepotrzebne jest Wam sztuczne futerko. Ale tak informuję Was, że sztuczne futerka będą modne. Kolejny taki akcent, który widziałam, to będą bardzo modne skórzane płaszcze. Najlepiej, żeby ten płaszcz był czarny. Skórzane sukienki, długie, krótkie, midi, też będą bardzo modne. Karola się zgłasza? Ale w ogóle takie skórzane płaszcze długie, tak mi się kojarzą... Z Matrixem. To, że z Matrixem, to po pierwsze, ale po drugie, to mi się tak kojarzy, jak miałam, nie wiem, 5, 6, 7 lat i po prostu wszyscy w tych płaszczach brązowych. Oczywiście, mój tata też miał, ja nawet pamiętam do dziś, takie odciśnięte piętno, widzicie? Nie, dlatego ja te długie, skórzane płaszcze to nie do końca. Bardzo modne będą też lateksowe spodnie, właśnie taki Matrix, taki wiecie, lateks. No to ja nie do końca tak chyba. Lubię skórzane, pewnie, podobają mi się, ale takie na maksa, żeby się tak świeciły, no nie wiem. Ja raz kupiłam takie spodnie. Kupiłaś? Tak. I? Przejście w nich 15 minut to była tragedia, dziękuję, wyrzuciłam je. Ale było Ci w nich gorąco, czy szeleściły, czy... Szeleściły, było w nich gorąco, no straszne. No widzicie dziewczyny, tutaj macie odpowiedź. W lateksowe spodnie w trendach, ale niekoniecznie kupujcie. Dobra, lecimy dalej. Bardzo modny będzie, i to ja już zauważyłam, bo jakiś czas temu byłam w Massimo Dutti i była bardzo wyeksponowana ta bluzka. Z dużymi, słuchajcie, poduszeczkami na ramionach, czyli duże poduchy. I słuchajcie, ten top sobie tak wisiał, mówię, aha, to na pewno będzie modne. I później co? Później widziałam już we wszystkich sieciówkach, we wszystkich tych sklepach takich butikowo udawających, czy prawdziwych, czy nie, na Instagramie. Wszyscy w tych, słuchajcie, ale w sumie dużych to takie gąbkach. Duże gąbki, bufki, takie rzeczy to już teraz, ten sezon. Są modne cały czas, więc to żadne też wielkie odkrycie. Rzeczywiście bufki też będą modne. Podkreślamy ramiona. Idziemy dalej. Bardzo mi się podoba, że będą modne garnitury i sukienki w kolorze nude, bo ja taki garnitur w kolorze nude to mam z Patricia Rytton i on jest piękny, wygląda w nim jak milion dolców. Zaraz wkleimy zdjęcie. Jest cudowny, słuchajcie, i cieszę się, że taki garnitur będzie modny. Jak będzie słońce, będę tak wchodzić. Wiadomo, że jak pada, no to w takim jasnym garniturze to nie do końca, bo tam ja to od razu bym zachlapała, ale słuchajcie, jak piękne słońce, ja będę lansować dalej te moje pastele i jasne kolory tej jesieni. Słuchajcie, bardzo modne będą peleryny, poncza, dużo, żeby to było duża peleryna, czyli zgrabna, elegancka sukienka pod spodem, a na wierzchu wielka peleryna. To będzie bardzo modne.
Modny będzie, słuchajcie, styl jeździecki. Styl jeździecki, czyli słuchajcie, zakładacie na przykład jasno obcisłe spodnie i do tego kozaki do kolana. Tak nie wiem do końca. Właśnie z emblematami jakieś takie marynarki w stylu jeździeckim będą modne. Podoba mi się ten styl jeździecki na innych dziewczynach. Sama jakoś tak nie obcowałam z takim stylem. Miałam kiedyś taką czerwoną marynarkę. W stylu jeździeckim ze złotymi guzikami. Tak. Może ją też tutaj wkleimy. Może tak, ale to ja muszę ostrożnie z tym stylem. Muszę sobie popatrzeć jeszcze na innych dziewczynach. Ja sobie przemyślę, czy będę szła w ten kierunek. Słuchajcie, bardzo modne będą ubrania, dodatki wykończone łańcuchami. Czyli łańcuchy nosimy przy torebkach, przy zapięciach paski od torebek. Czy słuchajcie, łańcuchy przy butach. Dużo, dużo łańcuchów, które też... Były modne, prawda? Czyli tam cały czas nic takiego wielkiego nie jest. Słuchajcie, eksponujemy w sezonie jesień-zima 2020-2021 bieliznę. Tak, eksponujemy dużo bielizny, czyli przezroczysta bluzka i pod spodem koronkowy stanik jak najbardziej, tak? No ja tak, nie do końca. Znaczy mi się na przykład podoba jakiś sweter i tak trochę cudownie, ramionko. Cudownie, super. To lubię, nawet gdzieś tam też takie zdjęcie kiedyś robiłyśmy, to takie elementy lubię, natomiast cały stanik pokazać pod przezroczystą bluzką nie do końca, ale to dziewczyny jak czujecie, no to chcecie być w trendach, eksponujcie bieliznę na prawo i lewo. Nie polecam. Falbanki będą modne, tylko te falbanki troszeczkę inaczej, już nie duże, wielkie falbany, tylko mają być te falbanki małe, ale ma być ich bardzo dużo, czyli takie drobne mają być. Słuchajcie, nosimy jeden kolczyk w tym sezonie. Jedno ucho sote, bez niczego, a w drugim, słuchajcie, kolczyk gdzieś tam wyczytałam. To ja tak nie do końca, z tym jednym kolczykiem. Marszczone widziałam kozaki. Kozaki tak, długie tak. Za kolano, ale też takie marszczone, słuchajcie, żeby ich tam tutaj... fajnie wyglądały przy kostce. Tak, w ogóle takie długie i marszczone. I marszczone tak, też. I słuchajcie, frędzle. No, która z Was nie ma czegoś tam z frędzlami? Ale to frędzle są, mam wrażenie, też znowu, zawsze. Prawda? Więc tam się nic takiego, słuchajcie, nie wydarzy. Jeśli chodzi o kolory, bardzo modna odkrycie sezonu, odkrycie roku w ogóle, odkrycie dekady, to będzie czarny kolor modny. Słuchajcie, no, chcecie być modne, nosicie czarne. Nowy kolor, słuchajcie. Czarny, ale też szary. No i oczywiście jestem przeszczęśliwa, bo wszystkie kolory nude, pastelowe, te nude, wszystkie te piaskowe, beżowe, karmelowe, orzechowe, wszystko będzie modne. I kto sobie ostatnio kupił taki długi, śmietankowy, kremowy sweter, to byłam ja. Kremowy, długi sweter, więc będę w nim chodzić i będę super modna. Modnym będzie kolorem też taki pomarańcz, taki kolor zachodzącego słońca. O, taki pomarańcz będzie modny. No i tyle, jeśli chodzi o te trendy. I teraz Karola, słucham, czy chcesz coś dodać? No, że z kolorów to jeszcze oczywiście te pastele typu różowy, brzoskwiniowy, liliowy oczywiście. A chyba ta lilia jeszcze zostaje, prawda? Tak, błękit, miętowy. Właśnie kolorowe garnitury też, takie jak teraz w sumie było i się nosiło. Czujecie to dziewczyny czy nie? No ja te pastele, te takie liliowe, no to nie widziałyście mnie pewnie na Instagramie w lilii, raczej już nie zobaczycie. Kolor pudrowy, różowy to tak. Każda według uznania. W każdym razie dziewczyny, moja paleta. Takie plecione to kolorów. Jeszcze będą modne z takich, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale z takich pasków skórzanych. Wiem, już widziałam te paseczki. Oczywiście, że widziałam. Takie tak paskowane. Dziewczyny, czyli chodzicie w moich kolorach, w moich pastelach. A jeszcze skórzane opaski takie. No ogólnie skóra. Skóra, tak, skóra. Tak. Skóra, dużo skóry takie będzie modnej. Skórzane opaski tutaj grube takie zakładane. Nie mam takiej. Ja mam po mamie. Masz po mamie, a widzisz? O. Także dziewczyny, to tyle jeśli chodzi o trendy. No, powiem Wam, że ten sezon nie będzie jakiś wielki, odkrywczy, ale wydaje mi się, że też ta branża modowa trochę podupadła przez tego koronawirusa i tak nie rozwinęli skrzydeł na 100% jak zawsze. I tak wydaje mi się, że tak dosyć ostrożnie i właśnie część trendów, znakomita część trendów z poprzedniego sezonu przechodzi na kolejny. Ja mam ogólnie wrażenie, że prawie wszystkie te trendy są po prostu wszystko. Dokładnie to samo, co było w tamtym roku. Wszystko, dziewczyny. Strata, skóra, kolory. Wszystko wraca, dziewczyny, więc naprawdę nie musicie biec do sklepu, nie ma po co. Uważam, wszystko macie w swoich szafach. Każdy powinien nosić to, co lubi, w czym się czuje najlepiej, tak. A jak założycie kratę, to już w ogóle będziecie super modne. A przecież macie kratę, a skórzane spodnie też macie, czy tam skórzaną kurtkę, więc
dziewczyny. Skórzane spodnie, biała koszula. I dziękuję bardzo. I klasa, i klasyka. Słuchajcie, nosimy to, co lubimy, w czym czujemy się najlepiej. Jeśli się podobało i mamy częściej kręcić, częściej za kolejne pół roku taki przewodnik, to dajcie łapkę w górę, bardzo Was prosimy o to. Dziękujemy za wszystkie nowe subskrypcje, to nas napędza do działania. Żegnamy się ze słonecznej jeszcze Warszawy, ale już niedługo, bo jesień tuż, tuż. Pa!